dwie pozycje przeciwstawne na początek. Take profity na wcześniej ustalonych poziomach. Jest mniejsze wahanie, tutaj w dół najpierw poszło 26 pipsów, więc zamykam tą, która jest na plusie i czekam jeszcze, co się wydarzy, żeby ewentualnie coś zrobić. Rynek już spada, platforma się przewiesiła. Na M1 wygląda to tak. To co rynek spadł tutaj w dół, od momentu otwarcia 21 pipsów, w górę to jest 30 mniej więcej. A, rynek troszeczkę mocniej w górę jednak. Indeks dolara z tego co widzę na innej platformie spada, ale zatrzymał się na wsparciu. Jeszcze się wspina, może dojdzie do oporu, to tam sprzedamy drugą część. A. Powinno być zejście w drugą stronę, zgodnie z założeniami. Tutaj w dół tylko rynek nie zszedł tyle, ile oczekiwaliśmy. I teraz zbyt wcześnie zamknąłem pozycję długą. Indeks dolara mocniej w dół, S&P w górę, dolar do jena w dół. No, wybicie w górę po bardzo dobrych danych. Zmiana zatrudnienia 237 tysięcy versus... Chwilka, w sektorze... 227 tysięcy versus 175 oczekiwanego. Stała bezrobocia ciut wyższa niż prognoza, bo 4,8 versus 4,7 oczekiwanego. Stawka godzinowa za to słabsza, bo 0,1 wzrost 0,1 versus 0,3 oczekiwanego. S&P mocniej w górę. Dolar do jena już odrabia. No indeks tutaj, okej.
Na razie trzymamy pozycję, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Na razie już jakbym to zamknął, to bylibyśmy na plusie. Szczerze powiedziawszy, ten cień, który został na dole pozostawiony w tym nieprzypadkowym w sumie miejscu, trochę straszy. Dlatego, że to właśnie ten wykres głównie, tak, 4-godzinowy czy dzienny, to będzie wyglądało bardzo popytowo. Teraz tylko cień został na dole, na strefie. Mocne wybicie, jeżeli rynek będzie wybijał w górę, powyżej już tej bariery na 1,0770. To wzrosty mogą nabrać rozpędu i nawet cena może wybić nam 1,08, a później 1,0850. No ale na razie, zgodnie z założeniami, czekamy jeszcze. W tym miejscu będzie najtrudniej, na 1,0740, jeżeli cena tam dojdzie, to będzie najtrudniej. Dolar do jena też widzę, że próbuje odbić trochę, indeks dolara słabo wygląda. Czasami rynek też się lubi wodzić na szczycie lub dołku. Ten pierwszy ruch, który się zawsze wydarza po danych, ten pierwszy ruch, który to był dość silny spadek, ma dużo większe znamiono, znaczy dużo większą szansę do tego, że zostanie odwrócony niż ten drugi. Więc tutaj szkoda, że pierwszy ruch nie dotarł do naszego wsparcia, bo wtedy byłoby dużo lepsza sytuacja, bo ten pierwszy w zdecydowanej większości jest odwracany. Dolar do jena próbuje coś tu odbić, indeks dolara też, no zobaczmy. Tutaj teraz testujemy cień, który był wcześniej zrobiony, taki chwilowy, krótkoterminowy.
przypadkowe miejsce to to nie jest widocznie dla inwestorów. Na razie jeszcze. Teraz kręcimy się wokół zera na tych dwóch pozycjach, które są teraz otwarte. Czy jest potencjalnie miejsce do ewentualnej ucieczki, jeżeli coś nie pasuje, bo już wtedy w ogóle jesteśmy na plusie, jeżeli chodzi o cały trading. Teraz cena zaczęła w końcu docierać do poziomu. No, się tutaj rozpędza. Take profit jest blisko tej zyskownej pozycji. Zamknięta, bo się odbijają. Druga też. No i na razie koniec.